Naciskamy guzik z napisem Start Engine i do naszych uszu dobiega krótki ryk. Niczym odzew rozdrażnionego, lecz posłusznego tygrysa, potraktowanego przez stresera Spitzruta. 8 cylindrów monstrualnego, wolno lącącego silnika o mocy 517 koni mechanicznych składa kierowcy meldunek. Oto jesteśmy. Wsiadamy do Mercedesa C63 AMG limitowanej wersji Black Series. Sylwetka rasowego coupe. Poczwórna końcówka wydechu, szerokie nadkola kryjące 19-calowe obręcze zastawów lekkich z niskoprofilowymi oponami o zróżnicowanym rozmiarze. Na masce wloty powietrza w kształcie zwierzęcych nozdrzy. Kanciasty, masywny zderzak. Czerwony lakier nadwozia, czerwone zaciski hamulców, trochę chrom. I napis AMG 6,3. Ten ostatni zdradza pojemność silnika napędzającego to cudo. Wnętrze wita nas połączeniem elegancji i sportowego stylu. Czerwona nić dyskretnie przeszywająca skórzaną nubukową tapicerkę, taki sam zestaw materiałów pokrywających spłaszczoną z dołu i góry kierownicę. Czerwone pasy bezpieczeństwa. Jak przystało na sportowe coupe, zero miejsca na nogi osób, które przy odsuniętych fotelach kierowcy i siedzącego obok niego pasażera zechciałyby zająć miejsce za nimi. W kilku miejscach dostrzegamy powtarzający się motyw z emblematami AMG. Widok niewątpliwie mile łechcący ego właściciela tego niezwykłego samochodu. Przestawiamy dźwignię automatycznej 7-stopniowej skrzyni biegów w pozycję D, wciskamy pedał gazu i nasz C63, zwijając kołami asfalt, wystrzeliwuje niczym pocisk z szybkostrzelnego działa. Szczegółowy opis Mercedesa C63 Coupe AMG w limitowanej serii Black Series znajdziecie w serwisie www.moto.interia.pl.